Witam Państwa w kolejnym Ewangeliarzu Litewskim. Często słyszymy: dobro wraca. I dlatego w dzisiejszym programie chcemy zgłębić wymiar czynienia dobra i dlaczego współczesny świat tak bardzo potrzebuje bezinteresowności. Zapraszam. Nazywam się Andrzej Rosiński, jestem mieszkańcem Antokola Wileńskiego. Ja wychowałem się w małym miasteczku na północy Polski, w dodatku miasteczku, które nie było rodzinnym miastem moich rodziców, więc te więzi były słabe. Wiele lat temu wyjechałem na studia do Warszawy. Przemiany, które nastąpiły w Polsce, spowodowały, że nie bardzo miałem do czego wracać. Rodzice wkrótce odeszli, więc zostałem w tej Warszawie. Były to czasy, które osobom, które są ciekawe świata i chcą pracować, dawały bardzo wielkie możliwości. Ale Warszawa męczy. Warszawa męczy. Ja w Warszawie się nie chodzi, po Warszawie się biega. Mi się dosyć długo chciało biegać, bo było to też związane z materialną stroną tego życia. Ale przyszedł taki czas, że już mi się przestało chcieć i zacząłem się zastanawiać, co dalej. Warszawa to duże miasto. Możliwości wyjazdu z Warszawy jest mnóstwo. Dwa lotniska, dworce kolejowe, autobusowe, autostrada. Tylko gdzie? No i przez przypadek, też zresztą związany z moją aktywnością wolontaryjną, spotkałem obecną żonę. Byłem takim niespokojnym duchem. Ta aktywność społeczna chyba narodziła się spontanicznie. Aktywność też związana z cmentarzami miała związek z tym, że moje rodzinne Bartoszyce było miastem, w którym nie mieliśmy swoich grobów. Więc ja z mamą świętej pamięci chodziłem sprzątać stare niemieckie groby, te pozostałości grobów, które zostały. Kiedy już przyjechałem tutaj, szukałem kontaktu z rodakami, no tak po prostu. Szukałem kontaktu z rodakami i przez tutejsze media społecznościowe dowiedziałem się, że jest jakiś społeczny komitet opieki nad Starą Rossą. Dowiedziałem się, że jest jakaś olejna akcja sprzątania i się zgłosiłem. No wtedy sprzątaliśmy Nową Rossę. I to było smutne doświadczenie. Bo kiedy okazało się, że to nie będzie grabienie liści, to będzie wycinanie wyrastających z środka grobów samosiejek grubości mojego uda. Wtedy byłem z sekatorem, następnym razem już wziąłem piłę motorową, bo ona zdecydowanie łatwiej pracuje, ale też wtedy zrozumiałem, że trzeba, no jeżeli nie my, to kto? Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą to jest paręnaście osób skupiających tych najwspanialszych z 200 tysięcy mieszkańców Wileńszczyzny narodowości polskiej. To jest medal, który się nazywa Pro Patria. Jest wręczany osobom szczególnie zasłużonym. Znaczy tak jest w opisie medalu. Dla kultywowania miejsc, dbałości o miejsce pamięci i dbałości o polskość. To jest pierwsze odznaczenie, które otrzymałem w życiu, nie licząc odznaki wzorowego żołnierza w wojsku. No ktoś docenił moją pracę, a to zdjęcie to moja córeczka, 6-letnia, jeden z powodów mojego mieszkania w Wilnie. Zresztą za chwilę będzie tutaj po sąsiedzku chodziła do szkoły. Ma na imię Lucja, jest wspaniałym dzieckiem, ale dzięki niej ubyło mi 15 lat. Za co jestem jej i Bogu wdzięczny. W jaki sposób czynić dobro? Przywołam obraz dziecka, ponieważ
w dziecku tak naprawdę objawia się przede wszystkim ufność, zaufanie, także dobroć, miłość, zarazem otwartość. I o Jezusie jest napisano, przeszedł dobrze czyniąc. I tam, gdzie jest właśnie miłość, tam wzrasta i dobro. Jakie praktyki duchowe mogą pomóc ludziom w rozwijaniu skłonności do czynienia dobra? Rozmowa z Bogiem, modlitwa. A drugim takim ważną taką pomocą, która może dopomóc w naszym życiu, w rozwijaniu skłonności dobra, to przede wszystkim rachunek sumienia. Bo to jest głos wewnętrzny w człowieku, czyń dobro, a unikaj zła. Kiedy dobro wraca? Chciałoby się na to pytanie intuicyjnie tak odpowiedzieć od razu, że wtedy, kiedy robisz dobro, oczekujesz, że powróci to dobro, czyli wnioskując, rozumiemy, że dobro powraca, kiedy dzielisz się tym dobrem. Ale zarazem, kiedy zauważymy i spojrzymy na życie Jezusa, no to On wylał ogrom deszczu dobra Bożego. Natomiast w Jego sytuacji zauważamy, że poniósł śmierć męczeńską, został ukrzyżowany, zabity. I wtedy myślimy o tym, dlaczego tak się stało. I myślę, że w tym miejscu ważne przypomnieć ten moment uzurpacji dobra. Jeden władca, Herod, pomyślał o posiadaniu władzy, a z drugiej strony mamy posiadanie sakrum, to faryzeusze, uczeni w piśmie, uzurpują dobro i z tego dobra robią właśnie własność prywatną. I w taki sposób nie ma dzielenia się dobrem i wtedy jeszcze bardziej rozumiemy ten moment, że naprawdę potrzeba dzielić się dobrem. Jeżeli naśladujemy Jezusa, no to znaczy się wtedy rozumiemy, że idziemy ku dobru. To, co On dla nas dał, a największe dobro, zesłał to dobro, dał dla nas to dobro, a tym dobrem chcemy odwdzięczyć się, a zarazem iść w kierunku dobra. Czyli jest to moment taki bilateralny, czyli taki moment dwustronny. Kalendarium na najbliższy tydzień. Kościół katolicki. 23 kwietnia wspomnienie świętego Jerzego z przełomu III i IV wieku. Był żołnierzem Legionu Rzymskiego. Za niezłomną wiarę w czasie prześladowania chrześcijan został ścięty przez imperatora. Jest drugim patronem Litwy po świętym Kazimierzu. 25 kwietnia wspomnienie świętego Marka Ewangelisty z I wieku. Pochodził z Palestyny. Był uczniem świętego Piotra. Jest autorem drugiej z kolei Ewangelii, gdzie opisał szczegółowo życie Pana Jezusa. Kościół prawosławny. 22 kwietnia wspomnienie świętego męczennika Eupsychiusza z Kapadocji z IV wieku. Otrzymał staranne wychowanie chrześcijańskie od rodziców. Był gorliwym w wierze, widząc jak poganie składają ofiary bożkom, zabrał część ludu i zniszczył ich świątynię. 24 kwietnia wspomnienie świętego męczennika Antypasa z Pergamonu z I wieku. Był uczniem świętego Jana Apostola. Jako kapłana cechowała go twarda wiara i nieustanne głoszenie Słowa Bożego. Stał się biskupem. Kościół grecko-katolicki. 21 kwietnia wspomnienie świętego męczennika Januarego, biskupa Beneventu z przełomu III i IV wieku. Był człowiekiem twardej wiary, który jako prawdziwy pasterz opiekował się w szczególny sposób powierzoną mu pastwą. W czasie prześladowania chrześcijan za mężne głoszenie Słowa Bożego pojmany i okrutnie torturowany, modląc się, oddał życie za Pana. 23 kwietnia
wspomnienie świętego wielkiego męczennika Jerzego, zwycięzcy z przełomu III i IV wieku. Był odważnym żołnierzem wojska rzymskiego, czynił wiele cudów na polu walki. A już za chwilę komentarz do Ewangelii wygłosi ksiądz Witautas Brilius. Dievo žodis visada gyvena tarp mūsų, jis parašytas visiems laikams. Słowo Boże jest obecne wśród nas i zapisane po wsze czasy. To, co zostało przekazane o Jezusie Chrystusie i o ludziach żyjących w owych czasach, jest aktualne dla wszystkich pokoleń. Dzisiaj Słowo Boże mówi o Jezusie, dobrym pasterzu. On powiedział: ja jestem dobrym pasterzem. Z założenia jest to przeznaczenie, powołanie do bycia dobrym pasterzem i wyjaśnia, co znaczy być nim. Jezus nie myśli o sobie, ale o tych, którzy są mu powierzeni. Troszczy się o swoje owce, jest gotów oddać za nie swoje życie. Jezus zapowiedział, że kiedy przyjdzie jako Syn Człowieczy sądzić świat, zapyta każdego: czy usłużyliście tym, komu była potrzebna pomoc? Czy zwróciliście na nich uwagę i zaopiekowaliście się nimi? Czy byliście dobrymi pasterzami, czy tylko najemcami? Jako wierzący cieszymy się, że Pan pasie nas i prowadzi swoją drogą, bowiem lepiej wie, co dla nas potrzebne, najlepsze. Nie bójmy się zatem wraz z Chrystusem oddać własne życie, przejść przez wszelkie cierpienia. Jesteśmy bowiem w objęciach Pana, w którym jest pełnia życia. Niech we wszystkim dopomaga nam dobry Bóg. Amen. Amen.